Cześć, ja jestem Anjon i przyjrzymy się dzisiaj Lower Spad, który właśnie wystartował. Od razu Wam powiem, że jeśli chcecie iść tylko po fragmenty do fuzji White Queen, to jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Ale zacznijmy od tego, jak zdobywamy punkty. Tak jak było wiadomo wcześniej, mamy dwa sposoby na zdobywanie punktów. Jeden to Champion Training, a drugi to Dungeon Divers. Punkty nie zmieniły się od ostatniego eventu zimowego, a do tego mamy aktualnie turniej na smoka, który doskonale się komponuje zarówno z jednym, jak i drugim sposobem na zdobywanie punktów w tej ścieżce. I tak, jeśli chcecie zdobyć tylko pierwsze 5 fragmentów, to wystarczy do tego 11 tysięcy punktów. To naprawdę bardzo niewiele. Żeby zdobyć wszystkie 15 fragmentów, Potrzeba 34 tysiące. Natomiast schody zaczynają się, kiedy chcemy zdobyć nagrody dodatkowe. Ponieważ oprócz 15 fragmentów do fuzji i standardowych nagród, mamy do zdobycia również dusze. Te dwugwiazdkowe nie są może zbyt atrakcyjne, trzygwiazdkowe już trochę lepiej, a na samym końcu mamy pięciogwiazdkową duszę dla White Queen, która jest bardzo atrakcyjna, ale również bardzo droga. Jeśli chcecie zdobyć te 15 fragmentów do fuzji i duszę dla White Queen pięciogwiazdkową, musicie wygraindować aż 94 000 punktów. A jeśli chcecie zdobyć 15 fragmentów, dwie gwiazdkowe dusze i duszę pięciogwiazdkową, wtedy ta liczba rośnie aż do 104 000. Inne nagrody są też atrakcyjne. Mamy m.in. pył z Sand Devil i z Shogun's Grove, do którego zdobycia potrzeba bardzo dużej ilości energii, mamy Immortal Stone, mamy Prime Sharda, legendarna książka. Sporo tych nagród będzie nas na pewno kusić, i jeśli byśmy chcieli zdobyć wszystkie nagrody, jakie są dostępne w, w tej ścieżce, będziemy potrzebować aż 162 tysięcy punktów. Ja osobiście będę chciał zdobyć na pewno pięciogwiazdkową duszę. Czy to się uda, nie wiem, ale mój plan wygląda następująco. Dzisiaj, korzystając z tego, że jest turniej na smoka, będę farmił ten dungeon, korzystając z okazji, że jest również event podwójny na set speed i równocześnie będę robił champion training, dzięki temu, że poziom 20 normal smoka soluje za pomocą Badel Kazara i taki przykładowy cykl kiedy z Badel Kazarem leveluję 4 dwugwiazdkowych czempionów od poziomu pierwszego aż do poziomu 19, następnie podnoszę ich level i wbijam na 3 gwiazdki w tawernie, daje mi 686 punktów, trwa to 15 minut i zużywa 160 energii. Jeśli tylko w ten sposób chciałbym farmić punkty, to żeby zdobyć 15 fragmentów będę musiał wydać około 8 tysięcy energii. A na wyfarmienie wszystkich nagród musiałbym zużyć prawie 38 tysięcy energii. Oczywiście nie tylko tak będę zdobywał punkty. Ten sposób wykorzystam do momentu, aż wymaksuję turniej na smoka, a później przerzucę się na kampanię 123 Brutal. Tam levelował będę czempionów szybciej i tańszym kosztem. Ale z drugiej strony będę mniej punktów zdobywał za pomocą Dungeon Divers. I będę to robił aż do wyczerpania moich zasobów energii, a resztę punktów mam nadzieję wbić w tawernie, levelując czempionów za pomocą browarów i zużyję pewnie trochę Mister Ryszardów. Natomiast jutro startuje sam monraż, gdzie zdobędę na pewno całą górę 3 gwiazdkowych kurczaków, chociaż mam nadzieję na jakieś legendy. Na pewno jutro na kanale pojawi się film z otwierania. Uzbierałem trochę ansientów, Jutro mamy podwójne szanse na Enscienty. Jest trochę Voidów, kilka Primali, jeden Sacred. A oprócz tego na jutro zachowałem sobie również Prism Shardy. Plus odbiorę czempiona z Amazon Prime. Także sam Mon Rush na pewno uda mi się łatwo wymaksować. Myślę, że to dobry plan i ciekawy jestem, ile punktów uda mi się zdobyć. A Wam życzę powodzenia. Trzymajcie się. Cześć.